Get down there! She said, all right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than her! Cześć, witajcie. Z tej strony Kusiek. Witam was w pierwszym odcinku GTA 5. I oczywiście na wstępie chciałbym was poinformować, że wspólnie z portalem gryonline.pl przygotowałem dla was konkurs. Szczegóły konkursu przekażę wam w drugim odcinku GTA, a ogłoszenie wyników będzie w ostatnim odcinku września, czyli 2 tygodnie konkursu i ogłoszenie wyników. Oczywiście do wygrania GTA 5, jedna kopia GTA 5 do wyboru, albo na Xboxa, albo na PlayStation 3, do wyboru, do koloru. Dobra, my oczywiście robimy teraz napad. Zbierzemy trochę maniany i mam nadzieję, że będziemy bogaci. Dobra, co jest problemem? Why are they still out here? You were meant to lock them down. Okej. All set. Phone it in. Do góry, aby wyciągnąć telefon. Dobrze, mam. Naciśnij krzyżyk, aby wybrać. Detonację, okej. O, fajnie, mamy zdalnie sterowany detonator. Nice! Okej, no to mamy... Chyba X-em się biegało, dobrze pamiętam. Już widziałem let's playa. O, jest maniana, patrz, a będziemy go... $1000! A, 1500! O, tak! 178 tysięcy dolców! Mamma mia! My god! Dobra, trzymaj w dół, aby się zamienić rolami, okej. Pajk! Jak po co? Celował ci w głowę, stary. Dobra, biegniemy. Dzisiaj L1, aby się schować za osłoną, dobra. Okej, i... Dobra, teraz on podłoży te ładunki. Niech będzie, niech będzie. Kabum! Zawsze mi się podobało, jak... W takich filmach gangsterki zawsze wszystko wysadzają. Nie wchodzą w życie, tylko zawsze wysadzają. O, cholera! Okej. Aha, widzę, że mamy automatyczny tryb celowania. W zasadzie nam samo celuje. Fajnie, fajnie, bardzo dobrze, bo przynajmniej to jest dobra sprawa dla osób, które w zasadzie nie grają dużo w strzelanki na konsoli. Tak na przykład dla mnie. To dosyć duże ułatwienie. Wiadomo, nie celuje nam to wtedy idealnie, ale jest nam po prostu łatwiej. Myślę, to dobry sposób na naukę tego strzelania po prostu. Dobra, pasuje się przemieścić. Okej. Wszyscy nie, jeszcze. O, jeszcze tutaj. A, już go ściągnęli. Chyba. Albo i nie. No. No, come on. Zakładam, że on nie chce zdychać. Więc go zajdziemy. Oh my god. Wow. Nie są takie głupki. A, piękna główka. Aha, naciskaj. A faktycznie biegnę szybciej. Dobre.
Kolejny? What the fuck? Się ich nakociło. Mogę się przyłączyć? Dobrze, przyłączam się. A, dobre, bo to jest całkiem fajne rozwiązanie. Jeżeli ktoś będzie bliżej czy coś, to możemy się oczywiście od razu przełączyć. Fajnie, fajnie. Dobrze. Zdychaj! Twoja amerykańska glina sobie to nie poradziła. Co teraz? O, tutaj mamy chyba ten samochód, owszem. Ale w międzyczasie mamy tutaj gliniarzy. Szybciej przeładowuj, stary. Już? To jakieś cienkie bolki były. Dobra, wsiadamy. O, spierdzielać z taką kasą. Coś pięknego. Haha, ja coś tak lubię. Ale ten koleś już dobrze brzmi. Skoro robi ba, to znaczy będzie robił kiedyś honga. Oh shit. Nasz Snoop Dogg dostał. Okej, chyba będziemy jechać, tak? O tak. Aha, przytrzymaj R2. Wow, zajebiście się jedzie. O kurwa, oh shit. tak. Ale muszę powiedzieć, że przyjemnie się dzieje, przynajmniej po takiej śnieżnej nawierzchni. Tego GPS-a podobno miało nie być. Tak słyszałem. A ile w tym prawdy? Zobaczymy. Mamy skręcić w prawo, tak? Okej. Ale urwał. Okej, co dalej? Come on. Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No. Hey. Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. O, jaki był plan? Zbieramy hajs i spadamy na hamburgery. Where the fuck's the chopper? Fuck. The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Oh fuck. Got a hit! Oh Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Go! No! O, to mamy pozamiatane, widzę. Fuck you! Ile ich tu kuźwa jest? I'm standing here! Finish me! Nie ma kuźwa... Oj, jobło. Nie ma bata, żebyśmy się tego pozbyli. O, no to dodatkowy jeszcze. Pozamiatane. Czyżby honga? Ale nie taką starą. Bagno, bym powiedział. No i co dalej? Niestety nie udało nam się spędzić, a helikoptera nie było. Not always a good husband. Not always a good citizen. Dead body. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. No to ładnie. We are born of sin and we die in sin.
And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries. Zawsze takie gry muszą zacząć od pogrzebów. No to wygląda. Ha, i mamy piękne logo GTA 5. Milusio. Your son, James. He's a good kid. Tak. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? Szkoda, no. Że nie John. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. Same time next week? No, pa. I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Dziwny gościu. Oh. No to mamy przed sobą dosyć ciekawe i duże miasto. Z dobrą wsią. Wsią? Jedziemy sobie na wsiach, tak. Cycki już były, właśnie przed chwilą. Uuu, nawet ja chcę na to. Ja chcę się tutaj pobawić. Tak, szaleć. Słodeczny patro. Jaka parówka tam biegła, Jesus. Menele. Nice. Ten w czarnym. I know just how you feel. Tak, dokładnie. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, there's some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Oj tam. Może yeah, homie, that's the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to bump somebody. Czy podrypiemy bryczki, tak? Come on. Okay. O, już możemy iść, fuck jest. This nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Co mamy za bryczki? Daddy, which one you want, nigga? Oh my god.
To wygląda jak Audi to białe, więc biorę to Audi. Tak, chcę. You always was old choosy motherfucker. Only child. Ty. Oh, you balling hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. A, możemy składać takie, fajnie. Ale jest ładna pogoda, więc polansujemy się. Cabrio. Oh my god, jak się zajebiście jeździ. Ups, sorry. Albo nie tak zajebiście. Ale widzę, że chyba... Znaczy nie wiem, no wcześniej na tym śniegu się inaczej jechało. Także wydaje mi się, że samochody są... Samochody są w jakiś tam sposób wyważone, że jednym się jeździ tak, drugim się jeździ tak. Fajnie, fajnie. Ja pierdykam, zapierdzielam jak mały samochodzik. Fuck out! Jedź, 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 jedź. Zapierdzieliliśmy bryczkę, to teraz jedź. O, pierwszy rowerzysta zaliczony. Wow, co to jest? Jakieś studio filmowe? Lol. Ops! Shit! Pieprzona gnida nam wyjechała. Gdzie on jest? Tutaj. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Yeah, whatever you say. I'm schooling your ass, boy. Hey, screw you too, homie. Jesus. A, możemy kontrolować pojazd w powietrzu. Nice. Dobre. Sorry, no. O, krzaczki mi się nie podobają, są takie słabawe. Dobra. Jebaka, zapierdziela tym autkiem jak szalony. Ups. Dopiszcie mi to do rachunku. O, nice! Możemy sobie włączyć światła. Dobre, podoba mi się. Tego chyba w GTA 4 nie było, ani w poprzedniej GTA, że te światła jednak zapalały się same. Myślę, że to będzie troszeczkę ułatwiać nam grę. Przynajmniej sami będziemy sobie mogli włączyć te światła i wyłączać. What you gonna smoke the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let some flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. No. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Okej, okay, czyli mamy zwiać policji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Którędy? Dupa, rakieta, no. Oh, shit! Wow! Może tutaj. A widzę, że oni mają takie. Takie jakby zasięg widoczności. W pewnym sensie to spoko zrobiono, ale tutaj widzę, że nie wyjdziemy. Cholera, no. Shit. Dobra, dawaj, 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 ile fabryka dała, mamy szybsze auto od nich.
Fuck. Dobra, no to tu się zatrzymamy. Teraz cichacz. Może przestanę nas gonić. Oni są tam jeszcze, więc... Teoretycznie... A shit, nie, dupa. Dobra. Nie! Zabierz samochód z powrotem do salonu, dobra. Się rozumie. Chyba tędy. Teraz tędy na główną drogę. I prosto do salonu. Ale zapierdziela jak mały samochodzik. O, że to jest mały samochodzik. O tak, o tak, o tak, ale się zaraz rozpierdzielę gdzieś. Tędy? Tak. Chyba tutaj, tak, tutaj. Aha, dobra, może Franklin może tu przejrzeć po misji. Dobrze, dobrze. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Jeszcze sprzedaż nie raz. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. Przypomina mi Niko Bellica z Czwórki. For a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Dobra, tak już po samochód. Budżet nieograniczony. Kara. Ale rozjebałem ten samochód. Dobra. Każda gwiazda dotrze sobie trofeum. Witam w Los Santos. Witamy w Los Santos, tak. Oh my god. No to co? Trzeba się teraz przywitać z miastem i troszeczkę go porozjobywać. Ale to już w przyszłym odcinku. Także dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Zajebiemy sobie jeszcze ten samochód i... Nara. O Boże, jak to powoli jeździ w porównaniu do tamtego. Dobra, to cóż, ja się z wami żegnam. Widzimy się w przyszłym odcinku oczywiście. Oh shit. Ja myślałem, że to już ta misja zaliczyła, a tu dupa, fail. Tak. O, ale przynajmniej patrzcie, mamy naprawione. Sure, okay. Jaki samochód? A tutaj mamy kropeczkę. O, nice. Wsiadaj do samochodu. No to jeszcze nie kończymy odcinka. Do domu Franklina. Ładne auto. Podoba mi się. Who you trying to impress? Your auntie Denise. Ładnie śmiga tak. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Ale zrobiłeś mi fejla. Myślałem, że to już koniec, a ty gdzie jeszcze? No, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Fajnie, ale wiecie co, ogólnie myślałem, że będzie... Ej, myślałem, że ogólnie będzie więcej ludzi na ulicach. Jest trochę pustawo.
To chyba ten domek. Ojej, tak standardowo garaż i możemy przechować pojazdy. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Sy, what? Dobra, strony fryzjerskie, wiemy już, jak to mu zaczęło. Y'all telling me? O nie, nie brzmi ona za ciekawie. Shoo! Get on out of here! O Boże. Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy. Don't be listening. Czysto dobra, możemy spać. I przyspiesza upływ czasu. Nice. Dobrze. Aha, jeszcze mamy w telefonie zapis, okej. Okay. Ubrania w garderobie. Czyli wszystko wiemy. Aha, dobra. No tak, chcę. Okej. Dostaliśmy srebro. Dobra. No to teraz myślę, że już mogę się z wami... Oj, przestań. Teraz myślę, że mogę się z wami pożegnać, także... Tak jak mówię, widzimy się w drugim odcinku. Okay, odebrać telefon. Hey, what's going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. Dobra, I'll be dobra, around dobra. When I get a chance. Okay. No to już mamy S. Dobra, żebyśmy Simon. Nazwijmy go Simon. Dobra, to cóż, widzimy się w przyszłym odcinku, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Przypominam, że w drugim odcinku dowiecie się szczegółów odnośnie konkursu organizowanego przeze mnie oraz we współpracy z firmą, sklepem gryonline.pl. Dowiecie się, jak zgarnąć własną kopię GTA 5. Tymczasem oczywiście się żegnam z wami, jeżeli wam się odcinek podobał, chcecie więcej, piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!